Drodzy Lubawianie, szanowni mieszkańcy, bardzo się cieszę, że podobnie jak rok temu, tak i w tym mogę Państwu złożyć życzenia świąteczne, chociaż paręnaście dni temu nic tego nie zapowiadało. Wielkanoc kojarzy nam się z ciepłymi promieniami słońca, rozkwitającą przyrodą i spotkaniami z rodziną przy świątecznym stole, począwszy od uroczystego śniadania po mszy rezurekcyjnej. Niestety, tegoroczne święta muszą mieć zupełnie inny charakter. Z pewnością zabraknie pośród nich rodzinnych spacerów czy spotkań w szerszym gronie. Ta sytuacja, choć niezależna od nas, wymaga wielkiej odpowiedzialności za los najbliższych. Najważniejsze jest to, by w tych trudnych czasach znaleźć w sobie świątecznego ducha. Niech zmartwychwstały Chrystus da nam nadzieję i wiarę. Pozwoli optymistycznie spojrzeć w przyszłość i da siłę do walki z przeciwnościami losu w kolejnych niełatwych dniach. Oby tych trudnych chwil, z którymi zmagamy się w nowej, nieprzyjaznej rzeczywistości, było w naszym życiu już jak najmniej. W sposób niespodziewany czas Wielkiego Postu i Świąt Wielkiej Nocy stał się dla nas testem samokontroli oraz dyscypliny. Nigdy wcześniej stawka nie była tak wysoka. Wspólnie musimy walczyć o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych. Dlatego też z jednej strony w radosnym, z drugiej w trudnym czasie życzę Państwu wiary, nadziei i miłości. Wierzę, że serdeczne życzenia mają moc, więc niech nie zgaśnie w nas ani optymizm, ani dobry humor. Na przekór czasom, z którymi musimy się dzisiaj zmagać, wszystkim lubawianom i mieszkańcom życzę wesołego Alleluja. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, tak jak miesiąc temu, będziemy mogli się spotykać i wspólnie rozmawiać o ważnych dla nas sprawach. Dobrych świąt Wielkiej Nocy.